Zamachowiec strzelał najpierw do Roberta Kennedy'ego. Pierwszy pocisk w głowę, drugi w plecy. Trzeci pocisk również w plecy przeszedł przez klatkę piersiową i utkwił w suficie. Czwarty pocisk przeszedł przez sukno marynarki i trafił w głowę człowieka za Robertem Kennedy. Pocisk numer 5 trafił Irę Goldstring w lewy pośladek. Pocisk numer 6 odbił się od podłogi i zranił Erwina Sina w lewą nogę. Pocisk numer 7 trafił Williama Isela w brzuch. Ósmy pocisk odbił się od sufitu i trafił w głowę Mary Evans. Czy zamachowiec, stojąc z przodu przed Kennedym, mógł trafiać go w bok głowy, z tyłu, w ramię, w plecy? Tak, jest to możliwe, jeżeli przyjmiemy, że Kennedy, widząc przed sobą człowieka z rewolwerem, instynktownie skulił się, odwrócił się plecami do zamachowca. Tak więc w ten sposób możemy to wytłumaczyć. Aczkolwiek fakt, że za uchem znajdowała się duża ilość prochu, wskazywałaby, że strzał oddano przykładając rewolwer Kennedy'emu do głowy, a tego już Sirhan stojący przed Kennedym zrobić nie mógł. Kula, która przeszła przez sukno marynarki, przez poduszkę marynarki Kennedy'ego i trafiła w głowę mężczyznę stojącego z tyłu, mogła go trafić tylko wówczas, gdyby trzymał głowę na ramieniu Kennedy'ego, to bzdura. Lub gdyby miał 3 metry wzrostu, to również bzdura. Kobieta, która została trafiona przez pocisk rykoszetujący, odbity od podłogi, powinna zostać trafiona pociskiem lecącym z dołu. Nie, została trafiona pociskiem lecącym z góry. Co więcej, we framudze drzwi, w tym pomieszczeniu kuchennym, znaleziono 2 pociski. W sumie mamy więc 4 dodatkowe pociski, które nie mogły pochodzić z lufy rewolweru Sirhana. W jego bębenku, w bębenku jego rewolweru mieściło się 8 pocisków. A czasu na przeładowanie nie miał. Wniosek jest prosty i oczywisty. W tym pomieszczeniu znajdowało się 2 strzelców. Świadek zamachu na Kennedy'ego, Sandra Serrano, zeznała, że widziała 2 bardzo podejrzanych ludzi. Oto nagranie z 1968 roku. Dziewczyna zbiegła po schodach, krzyczała: zastrzeliliśmy go, zastrzeliliśmy go. Spytałam, kogo zastrzeliliście? Ona odpowiedziała: senatora Kennedy'ego. Sandra Serrano usiłowała złożyć zeznanie. Przesłuchiwał ją sierżant Hernandez z policji w Los Angeles. Przesłuchanie to było nagrywane i słychać wyraźnie, jak usiłuje zastraszyć świadka. Proszę posłuchać stenogramu z tego przesłuchania. Sandra: widziałam tych ludzi. Mówiła o tych, którzy krzyczeli, że zastrzelili Kennedy'ego. Hernandez: nie, nie, Sandy. Pamiętaj, co ci powiedziałem. Nie możesz powiedzieć, że coś widziałaś, kiedy nie widziałaś. Mogę to wytłumaczyć detektywom i oni nie będą musieli z tobą rozmawiać. I ty nie będziesz musiała z nimi rozmawiać. Proszę cię w imieniu Kennedy'ego. Sandra: proszę nie używać imienia Kennedy'ego. Hernandez: wiesz, że postępujesz źle. I dalej całe przesłuchanie w tym samym stylu. Wrażenie jest jedno. Hernandez otrzymał polecenie, aby nie dopuścić do tego, aby Sandra złożyła swoje zeznania przed sądem. I tak się stało. Tych pytań jest bardzo, bardzo dużo. Ale zadajmy jedno podstawowe pytanie. Komu zależało na śmierci Roberta Kennedy'ego? I run to seek new policies. Policies to end the bloodshed in Vietnam,
Będę prowadził nową politykę, która skończy rozlew krwi w Wietnamie i w naszych miastach. Politykę, która zlikwiduje przepaść między białymi i czarnymi, bogatymi i biednymi, młodymi i starymi, w tym kraju i na całym świecie. W czerwcu było niemalże pewne, że Robert Kennedy będzie 37. prezydentem. Jego wrogowie mogli wierzyć, że pozostanie wierny linii politycznej, którą prezentował jako prokurator generalny w czasie prezydentury Johna Kennedy'ego, a następnie w takich jak to przemówieniach wyborczych. Walka ze zorganizowaną przestępczością. Mafia, obawiając się energii i talentu organizacyjnego Roberta, wolała się go pozbyć. Wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu. Rozkręcająca się coraz bardziej wojna w Wietnamie dawała przemysłowi zbrojeniowemu miliardowe zamówienia. Zakończenie tej wojny przez Roberta, prezydenta, oznaczałoby miliardowe straty. Kennedy mówił wielokrotnie o konieczności przyznania pełni praw czarnej ludności USA. To wywoływało furię rasistów z południowych Stanów, dla których zapowiedzi zwiększenia praw czarnej ludności Stanów Zjednoczonych były wystarczającym powodem do zamordowania Roberta Kennedy'ego. Był jeszcze punkt czwarty. CIA. Robert Kennedy na wiecach przedwyborczych nie mówił tego głośno, otwarcie, ale często w gronie przyjaciół potwierdzał, mówił, że rozpędzi CIA na cztery wiatry. Dlaczego tak nie lubił tej agencji wywiadowczej? Zaszła mu za skórę jeszcze za czasów prezydentury jego brata, Johna Kennedy'ego. Wtedy CIA zorganizowała bez wiedzy prezydenta inwazję w Zatoce Świń, która zakończyła się porażką. Wtedy przygotowała bez wiedzy prezydenta zamach na Fidela Castro, nieudany również. CIA mogła wierzyć w to, że prezydent Robert Kennedy rzeczywiście zreorganizuje tę organizację. Czy więc stamtąd mógł pochodzić morderca? Ta hipoteza znalazła niewiarygodne wręcz, niesamowite wyjaśnienie w 1975 roku. Ten człowiek to dr William Bryan Jr. W 1975 roku, na rok przed swoją śmiercią, powiedział dwóm prostytutkom, że to on zahipnotyzował mordercę Roberta Kennedy'ego, Sirhana Sirhana. Dr. Bryan był ekspertem w dziedzinie wykorzystania hipnozy w prawie karnym. Inny naukowiec, dr Herbert Spiegel, stwierdził, że CIA prowadziło badania nad hipnotyzowaniem ludzi, którzy mogli być wykorzystani do mordowania innych ludzi. W 1950 roku CIA uruchomiła program badawczy o kryptonimie Artichoke. Program, który miał doprowadzić do kontrolowania zachowania morderców. Inaczej mówiąc, hipnotyzowania ludzi, którzy w transie hipnotycznym mogliby stać się mordercami. W połowie tego roku, 1950, szef tego programu badawczego zahipnotyzował swoją sekretarkę i nakazał jej wystrzelić z nienaładowanego pistoletu do przyjaciółki. Kobieta zrobiła to. W 1974 roku dr William Bryan Jr. zeznał, że zachowania człowieka można kontrolować, pod warunkiem, że wcześniej podda się go torturom fizycznym, psychicznym, działaniu narkotyków i oczywiście hipnozy. Czy Sirhan Sirhan był tworem programu Artichoke? Biegli, którzy zeznawali w czasie jego procesu, stwierdzili, że w czasie zamachu działał w transie hipnotycznym. Sirhan Sirhan został skazany na karę śmierci. Wkrótce zamieniono na dożywotnie więzienie. Do dzisiaj przebywa w więzieniu. Pogrzeb Roberta Kennedy'ego odbył się 9 czerwca 1968 roku.